Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku. Jedno wyrażenie i tak ogarniemy angielski. Po jednym. A wyrażenie na dziś to watch out. Watch out! Nauczmy się, jak tego użyć w zdaniu, bo no samo watch out fajnie brzmi. Ale co dalej? Dwa zastosowania watch out dla Ciebie na dzisiaj. Spróbujmy to wykorzystać. Watch out, czyli uważaj, jeśli chcesz kogoś ostrzec, bo auto, bo ma spluwę, bo krawężnik, bo coś tam się dzieje i trzeba reagować, żeby komuś nie stała się krzywda. Idealnie, dokładnie wtedy używasz watch out. No i jak to zwykle po angielsku, zresztą po polsku też, wypowiadamy to razem, sklejone w jedno, no bo tak brzmi naturalnie. Watch out. There's a car coming! Watch out! Albo chcemy kogoś ostrzec, hey, watch out, the soup's really hot! Zupa gorąca. The soup's really hot. Watch out! Or watch out, the curb! Łapiemy kogoś krawężnik. Watch out, the curb! Bo ktoś tam idzie i ślipi w komórkę. Czyli watch out, masz gotowe do ostrzegania. Jeśli chcesz konkretnie ostrzec przed tym i to nazwać, no bo na przykład rozbiło mi się. Zdarza się, rozbiła mi się tam szklanka, talerz, coś tam i ja mówię wtedy watch out for the glass on the floor. Don't step on it, especially that you're not wearing shoes. Watch out for the glass on the floor. Patrz pod nogi, uważaj na szkło, on the floor, na podłodze. I've just broken a glass. Szklankę właśnie rozbiłam. Szkło na podłodze. Watch out for the glass on the floor. Albo mogę kogoś też ostrzec przed bardzo powszechnymi, niestety ostatnio, naciągaczami, takimi internetowymi wyłudzeniami, kradzieżami pieniędzy. Więc powiem, you'd better, lepiej żebyś, you'd better watch out for internet fraud. Watch out for internet fraud. Pilnuj się, uważaj na konkretnie internet fraud, internet scams, czyli takie internetowe naciągania, które mogą drogo kosztować. No, to reasumując, watch out, w ogóle uważaj. Mogę zatrzymać tą osobę, mogę pokazać there's a car coming, czy co by to nie było. A watch out for... to na coś konkretnego. Watch out for the glass. Watch out for the fraud, for internet fraud. Ok? Więcej przykładów, to ja mam nadzieję, że przeczytam od Ciebie w komentarzu. No bo musisz coś swojego wymyślić, żeby to był Twój przykład, żeby to siadło w głowie, żeby to był Twój aktywny wyraz w aktywnym słowniku. A jeśli już tak się stanie, no to zapraszam do rozmawiania po angielsku, na przykład u nas na internetowych kursach. No bo fajnie byłoby tego użyć, nie? Do zobaczenia na YouTubie albo Wencjo. Dzięki za obejrzenie tego nagrania. To co, widzimy się w kolejnym? Żeby go nie przegapić, naciśnij dzwoneczek subskrypcji. Jeśli nagranie Ci się podobało, zostaw mi lajka. A może jest coś jeszcze, o czym chciałbyś obejrzeć materiał? Napisz w komentarzu, chętnie pomogę, bo właśnie pomaganiem w płynnym i swobodnym mówieniu po angielsku zajmuję się na co dzień. Do zobaczenia na naszym kanale!